Walentynki. Romantyczne spotkania, nastrojowe piosenki, czekoladowe serduszka. A miłość? Z nią akurat różnie bywa. Kiedy miłość może przetrwać? Kiedy związek może się udać? Pierwszym warunkiem jest oczywiście uczucie miłości. Miłości i pożądania między dwojgiem osób. W dzisiejszych czasach związki stają się często układem, interesem. On chce się dowartościować w towarzystwie, wiąże się z młodą i piękną dziewczyną. Ona chce wygodnie żyć, wiąże się z ustawionym panem. I samo to sprawia, że taki związek się nie uda. To miłość musi być podstawowym warunkiem wiązania się ze sobą. Nie mogą to być pieniądze, status społeczny, lęk przed samotnością czy chęć założenia rodziny. Miłość nie może być kontraktem. Ma opierać się na relacji uczuciowej, a nie ekonomicznej. Kolejnym warunkiem udanej relacji z partnerem jest emocjonalne odejście od swoich rodziców. Odejście od rodziny, z której pochodzimy, aby stworzyć swoją. Pożegnanie się wewnętrzne z rodzicami i wzięcie do serca tego, co się od nich dostało. Wtedy nie będziemy oczekiwać, że partner wypełni jakąś pustkę, uzupełni braki. Gdy to zrobimy, to właśnie partner ma zająć w naszym życiu pierwsze miejsce. Nie nasi rodzice, mimo tego, że dalej są dla nas ważni. Mężczyzna musi w pewnym sensie odejść od matki i stanąć przy ojcu. Wtedy będzie mógł wnieść do związku swoją męskość. Natomiast kobieta musi odejść od ojca i stanąć przy matce. Dzięki temu wniesie do związku swoją kobiecą energię. Wtedy taki związek jest harmonijny i ma szansę się udać. Kolejny ważny aspekt to rezygnacja z ja na rzecz my. Egoizm zabije każdy związek. Jeżeli ktoś potrafi patrzeć tylko na siebie, niech żyje sam. W dobrym związku patrzę na to, co służy nam, naszemu związkowi. I to powinno być priorytetem. Za tym idzie też równowaga w braniu i dawaniu. Miłość rośnie przez wymianę. Związek nie udaje się, gdy ktoś za dużo bierze, niewiele dając, lub wiele daje, a nie bierze dla siebie. Taki związek słabnie. Gdy kogoś kocham, daję. On z miłości do mnie oddaje mi trochę więcej. Potrzeba wyrównania jest głęboką ludzką potrzebą i wtedy tak uczucie wzrasta, tak związek się rozwija. Miłość to przepływ, harmonia. Radość z dawania ukochanej osobie jest największą formą miłości. Ten, kto daje za dużo lub za mało, niszczy związek. Ważne jest też porzucenie masek. Jesteśmy gotowi zaryzykować i otworzyć się przed partnerem. Nie ma miejsca na prawdziwą miłość, gdy ty sam nie jesteś autentyczny. Oprócz tego jesteśmy zdolni do miłości, gdy potrafimy żyć w samotności. Wtedy nie uzależniamy się od drugiej osoby. Nie warunkuje ona poziomu naszego szczęścia. A gdy odchodzi, też nam go nie odbiera. Prawdziwa miłość rodzi się z nadmiaru uczuć. Gdy czujesz ich niedosyt, łatwo uzależniasz się od drugiej osoby i wikłasz się w toksyczne relacje. W świecie wewnętrznym im więcej masz tych uczuć, tej miłości, tym więcej dajesz. I znowu, tym więcej otrzymujesz. Dlatego kochaj. Najpierw rodziców, potem siebie, a następnie innych. Dziel się tą miłością. Trzymajcie się, pa serduszka.